Cześć, to był Spiders. Hej, witamy was dzisiaj w takim miłym dla nas dniu. Będziemy sobie otwierać paczkę niespodziankę, którą dostaliśmy, ale zanim do tego przejdziemy... Będą dwa fanarty, które dostaliśmy od Marty, czyli od WHB i Grażyny z Instagrama. Tak! Marta prowadzi właśnie profil o swojej genikulacie Grażynce i ostatnio na giełdzie widziała, jak się plączemy z naszym 5-metrowym kablem od mikrofonu i postanowiła nam zrobić taką właśnie... Trzy madełko właśnie na ten kabelek, żeby on się nie plątał, żeby wszystko było takie... I sobie tak możemy zapleść teraz tutaj fajnie. Zaraz zobaczcie na zbliżeniu, jak to wygląda. Bardzo pomysłowe. To jest dla nas prezent naprawdę wyjątkowy, bo pożyteczny, a do tego wykonany przez Martę własnoręcznie. Ale oprócz tego dostaliśmy od niej takie piękne papuszki, wykonane pod jakby... inspirowane naszymi żywymi, naszym Tolusiem zielonym i naszym niebieskim Tadeuszem. Oczywiście obie są samicami, ale to jest taki szczegół. I zobaczcie sobie, jak pięknie wyglądają nasze i jak tak samo wyglądają właśnie te, które wykonała Marta. Idealnie pasują. To teraz przejdziemy do paczki, która jest od Terra Świrów. Jak sama nazwa kanału ich wskazuje, Wiktor i Sebastian mają prawdziwego świra na punkcie Afryki, tego co jest szybkie i mocno jadowite. I podobno taka też jest nasza paczka. Podobno jest w niej 10 sztuk pajączków. Więc... mam nadzieję, że nic tam nie wyskoczy od razu, wszystko będzie w porządku. No trzeba sprawdzić, zabieramy się za otwieranie w takim razie. W takim razie otwieramy. Tak. Tu jest to. Jest liścik. Jezu, ile tego jest tutaj. To jest na koniec. O, to coś na koniec jest. Tu jest papier toaletowy, bardzo dużo papieru. Aha, wszystko jest ponumerowane, tak? Tak. Oh my god, to będzie chyba długi filmik. Będziemy musieli wam trochę przyspieszyć. To Weronika ma teraz przeczyta list, a ja pojmuję po kolei pojemniczki. Aha! Okej. Okay. Słuchajcie, co tutaj nam napisali chłopaki. Cześć! W dzisiejszej paczce Pokal przekazuje wam około 10 pająków. Każdy pająk posiada swój numer. Lista jest na osobnej kartce i zanim przeczytacie, postarajcie się odgadnąć. Miłego oglądania i unboxingu. No to będzie grubo. Coś czuję. Ja coś myślę, że to może być jakaś grupówka w tej czwórce, wiesz? Tak coś... coś przeczułam. Bo w tym papierze nic nie ma. No bo 10 pająków, tak? Więc... tak. A są tylko 4 paczki. A są 4 paczki. Okej. Okay. Pudełko odkładamy na razie. W takim razie... lecimy... to na koniec, tak? Tak, to na koniec. To przeczytałam. Co jest w jedynce? No ja widzę na razie sam torf. Ja go widzę. Wydaje mi się, że tu jest Carpathia Pulchripes. Co ty mówisz? To już przyleci, że to jest Carpathia Pulchripes. Nie? Ten karapax, złote nóżki. Nie wydaje się, że to jest Carpathia? Wiesz co, mamy Carpathia w podobnym stadium. Tylko, że tam to jest trochę dłuższa, ma dłuższe nóżki. A ta jest taka napakowana. Ale wygląda jak Carpathia. A na numerkach nie ma żadnego nic, nie? A czy to nie jest jakaś usambara z tych odmian takich ciemnych? A może? Bo ona ma na odwłoku takie jakby... takie te plamki. I taki jakby krzyżyk na karapaksie. Zobacz, na numerkach są nazwy. Jeszcze nie spojrzałem na nazwę, nie wiem co tam jest. Nie chcemy się zbłaźnić jakoś, kurczę. Mi wygląda trochę jak Pulchripes. A czekaj, przyjrzę się jeszcze. Czekaj, co ja powiedziałam, że Usambara? Bo mi chodziło o Murinusa, nie o tą odmianę najbardziej pomarańczową, tylko taką ciemniejszą.
Ale nam zagadkę zrobiłeś. Przydałoby się jakieś lepsze światło. No dokładnie, tutaj... przydałoby się lepsze światło. Mamy czołóweczkę, więc sobie poświecimy, zobaczymy. No ale nie wygląda ci tak pulchripes, herbachtira, zależy na odwłok. Spójrz sobie, mi się wydaje, że to jest herbachtira. Myślę, że to jest jakieś L3, L4 może. Ale nie jestem pewien. No jak dla mnie to nie jest herbachtira. Tak myślisz? Ale jaja. O kurczę. No. To zostawiasz. I sprawdzamy. No ja zostaję przy tym moim. Że u Sambara, tak? Tak. Nie, że jakiś Murinus. Że Murinus. Odmiana Murinusa. No to strzeliśmy. Cera tego rozmarszali. O kurczę. No to grubo polecieliśmy. Ale... Ale no to dlatego, że Cera to Gerusa nie mamy, więc... Ale co? Byłem pewien, że to jest właśnie coś takiego. Dobra, no to... No i tu nas zagiąłeś, dobra. To jedynki nie zgadliśmy w ogóle. Oby dalej było tylko lepiej. Grubo nie mam, dlatego ja też się nie szczęiłam, że to jest Cera to Gerusa. Och, no dobra. Darlingi ma ten róg. Już otwierasz? No a tutaj jest co? Tu jest coś podziemnego chyba. O Boże. A tu jest jeden, czy? No widzę jednego, ale co to jest, to... Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Żadnego wzoru nie widzę. A nie jest to jakiś, nie wiem, Hilobrachys na przykład? A może. Tylko też w sumie? Ciężko powiedzieć, bo inaczej wyglądają pająki, które się ogląda na zdjęciach, jak już są duże, a inaczej... Jak są maluchy właśnie. To co, stawiam na Hilobrachysa? No, chyba tak. Pokaż na kartce. Zobaczymy. Będzie kompromitacja. Fimbriatus, Hilobrachys, L2. O. No, czyli jedno gadliśmy jak na razie. Ale tego też jeszcze nie mieliśmy. Dobra, fajnie. Fajnie jest dostawać właśnie takie, których się... Nie ma. Nie właśnie. Ma, no. Tutaj mamy kliszówkę. Numer 3. Dobra, czyli w czwórce na pewno jest grubówka, bo jest taka większa. Tak, i właśnie nam mówił, że... Że czwórka... Najbardziej jest ciekawe, jak zareagujemy na czwórkę. Mówił, że czwórka miała być jakiś prank, ale się chyba rozmyślił, tak? Tak, że czwórka miała być prankiem, ale się rozmyślił. I że jest około 10, tak? Mówił. Ale to nawet tu mam napisane. Około 10. Co to znaczy około? Około 10, czyli coś... Mogło być tam ileś, ale mogło coś je zjeść. No, ale to musiał być pająki, które już były razem właśnie... W grupówce. U niego i że nie jest przekonany. O kurczę. To może być Incei. No w sumie można jeść w mojej grupówce. Bo wątpię, że było tyle Balfurii. To by było zbyt piękne. No. O kurde, tu... Tu jest coś bez torfu. Ale coś dużego. Czy dużego? Większego. Trochę większego. Czyli stawia, że to jest Poe? Sufusko, no. No dobra, to sprawdźmy. Na pewno jakaś Poe. I wydaje mi się, że taka, której jeszcze nie mamy, czyli nie Regalis. Właśnie wspominał, że ma jakiś tego. Ma to Schmidt i ma chyba... I o Sufusce gadaliśmy nawet wtedy przy skakunie. Zobacz. No i dobrze mówiłem. Połowa Sufuska, ale trzy. No to super. Też jej nie mieliśmy jeszcze. Teraz numer 4. Teraz numer 4. To miał być ten prank, tak. Który stwierdził, że jednak nie będzie prankiem. No dla mnie to wygląda jak prank. A to jest puste przecież. A nie, zobacz. Tu coś ma, jakiś ma... O kurde, co to jest?
Teraz już rozumiem, o co chodziło z tym około 10 poziomów. Ale to nie mam pojęcia, co to jest. Czekaj. Patrz, ile tu ich jest, co? No. Siedzą. To na pewno nie są jakieś ptaszniki, tylko są właściwe, ale... Ale to chyba nie jest coś z Pulcetti. Bo one mają trochę inny kolor. Chociaż może... Ale nie wiesz, jak młode wyglądają. No nie widziałem młodych Pulcetti w edukacji. Chyba, że jakieś inne Pulcetti. No bo takie są... Strzelasz coś? Już możemy powiedzieć Pulcetti, ale czy to jest to, to nie jestem pewien. Nie wiem. To otwieramy i patrzymy, co ono, to jest. Makra. Raz. Dwa. Nebhilla i Naurata. To wiesz, co to jest? To są te przątki, co ja chciałam kupić. To są te no, tak mi się przątki wydaje. Olbrzymie? Nebhilla. To są właśnie to, co ja o nich wtedy czytałam. Że potrzebują tak dużo miejsca i się śmiałam, że możemy sobie zrobić. Tak, tak. Mówiłaś, żeby w kuchni był w tak. Tego, w kącie. Tak, o masakra. Naprawdę to jest to? No. Nigdy bym nie powiedział. Jedna ale jest jakie... taka większa. No, ale jakie to są maluchy. Masakra, gdzie my to będziemy trzymać? Jak to urośnie. Łazience. O kurde. Ale masakra. To chyba trzeba będzie tego, muszki owocówki ogarnąć, będziemy je karmili muszkami. No ostatnio coś tam łapałeś. No. Jakbyś podejrzewał, co tu może być. No właśnie, bardziej podskakuny łapałem, ale no nie spodziewałem się czegoś takiego. O ale Jezus. Ale faktycznie mówiłaś o tych... Że no ja się natoczaiłam od tego pana z Ministerstwa Motyli, bo on miał na giełdzie taką dużą, no, pamiętasz? No, coś było takiego. Ja nawet takie zdjęcie miałam z tą przątką, tak jakby na twarzy. Na twarzy jest. O kurde. Tylko teraz trzeba popytać Sebastiana i to raczej to trzeba czegoś przełożyć. Bo kurde, teraz nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. Nie wiem, czy one na tym ręczniku mają jakiś zwilżany. No właśnie, chyba oni będą zwilżani, bo wiesz, żeby to ona spijała sobie z tego, tak mi się wydaje. Tylko teraz strach to otworzyć, kurde, bo to może się wysypać. To jest około 8 sztuk, napisał. Czyli co, jeszcze to na koniec, tak? Tak. Czy to będą też same nazwy? Mam nadzieję, że paczka wam się spodobała, a teraz wiadomość do widzów. Subskrybuj kanał Wars of Spiders, pamiętajcie o dzwoneczku, łapce w górę i komentarzu. Pozdrawiamy tak. Terla Świry, czyli Sebastian i Wiktor. Dziękujemy chłopaki za paczkę. Bardzo dziękujemy. No to... Żadnego z fajków nie mieliśmy, więc to jest super dla nas prezent. A to ostatnio w ogóle czwóreczką to nas mega zaskoczyliście. No tego się nie spodziewałem nawet. Nie... No ale brak mi słów. A my was zapraszamy jeszcze na kanał właśnie chłopaków, czyli Tera Świry. Podlinkujemy wam poniżej właśnie. Chłopaki mają Świra na punkcie właśnie takich jadusów, Afryki, wszystkiego co jest szybkie, jakieś interesujące bardziej niż brak palmy. I mają właśnie i węże, i tego, i ptaszniki. Zdarzają się im handlingi tych bardziej jadowitych, jak tam tych tak, jakbyście chcieli zobaczyć makulaty właśnie na ręce, to chłopaki zrobili to w fajny, profesjonalny sposób pokazali. Podlinkujemy wam pod spodem w opisie. A tymczasem chyba się będziemy wam żegnali, bo musimy się zastanowić, co zrobić z tą czwóreczką. Nie. Bo nie wiem, czy to musi być w tym pojemniku, czy coś nowego im zrobić, no... Masakra, nie ja to w ogóle nie wiem, bo trzeba je policzyć, ich naprawdę jest 8, żeby nic tam nie uciekło, bo... Tak. Jak on sobie zrobi gdzieś tutaj, wiesz... Gniazdo. No. Żeby go nie wziąć za jakiegoś, wiecie, kątnika. No chyba właśnie wziął za kątnika. No chyba nie. Ale żeby przypadkiem mógł gdzieś tam nie trzepnąć, albo żeby on sobie nie dorósł, później nam Tadeusza zje. Nie, no to... Tadeusz by jego zje. W tym stadium jeszcze tak. No ale masakra. Musimy coś pomyśleć o tym. Dobra. Kończymy chyba, tak? Żegnamy kończymy, się. Tak. Żegnamy nam brakuje słów, dosłownie nam brakuje będziemy słów. Będziemy się tu jeszcze gapić na to. Musimy właśnie przemyśleć wszystko. Ale jeszcze na koniec wam powiemy, że tu za nami są dwa terraria, które kupiliśmy na giełdzie. Tak.
Już niebawem na kanale pojawi się aranżacja tych terariów w bardzo ciekawy sposób. Jedno będzie... Nie spoileruj, Łukasz. Zapraszam was na kolejne odcinki. Oglądajcie, subujcie, lajkujcie i widzimy się następną środę.